Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Swipe. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Swipe, czyli kolejny projekt będący pośrednikiem w wymianie kryptowalut na waluty fiducjarne, na waluty fiat. Tutaj projekt daje również możliwość posiadania karty płatniczej. Jest tutaj aplikacja, tak zwany portfel w tym wypadku. I oczywiście kwestia przewalutowania pomiędzy kryptowalutami a tradycyjnymi walutami. To wszystko jest opisane tutaj, jeśli chodzi o prowizję na stronie tego projektu. Jeśli chodzi o sam projekt, to z perspektywy GitHuba, ponieważ na portalu CoinPaprika, tutaj w zakładce Code Progress, nie za wiele można znaleźć informacji z perspektywy GitHuba. Mamy tutaj kilka repozytoriów. Głównie są to repozytoria odpowiedzialne za smart contract na platformie Ethereum. I tutaj mamy sam kontrakt tokenu. Mamy kontrakty obrazujące swoją funkcjonalność podczas właśnie wymiany środków. Niestety same portfele, a mamy je dostępne zarówno na platformę systemu Apple, jak i na platformę androidową. Nie ma tutaj kodów źródłowych tych portfeli, dlatego tutaj od razu, jak dla mnie, zapala się czerwona lampka, ponieważ w przypadku portfeli kryptowalutowych te aplikacje jak najbardziej powinny mieć otwarty kod źródłowy, żeby można było spojrzeć, albo żeby mogły na to spojrzeć osoby wykwalifikowane i ocenić, czy tam w kodzie, w logice aplikacji nic podejrzanego się nie dzieje. Także tak naprawdę z poziomu GitHuba tutaj nie ma za bardzo co oceniać. Same smart kontrakty od jakiegoś czasu nie są już update'owane. Tutaj mamy jakąś zmianę w przeciągu ostatniego miesiąca, jednak jest to praktycznie bez znaczenia zmiana. Jest to tylko wymiana jednego słowa kluczowego. Realizacja tego jest bardzo techniczna, także tutaj nie ma się za bardzo co na tym rozwodzić. W żadnym repozytorium nie są prowadzone issue, nie są prowadzone pull requesty. Także tak jak wspomniałem wcześniej, no nie ma za bardzo co tutaj oceniać. Tutaj z drugiej strony, jeśli chodzi o roadmap, to na stronie projektu znajduje się informacja, że tak naprawdę wszystko, co organizatorzy tego projektu chcieli osiągnąć, tak naprawdę już jest osiągnięte, już jest zrealizowane. Także myślę, że można ten projekt śmiało ocenić jako posiadający już własny, gotowy produkt. Oczywiście konkurencja w tego typu funkcjonalności, jeśli chodzi o projekty kryptowalutowe, jest jak najbardziej, chociażby oceniany już na moim kanale projekt CRO, crypto.com. Oczywiście szeroka konkurencja również poza światem kryptowalutowym w postaci projektów typu fintech, takich jak na przykład Revolut czy N26. Jeśli chodzi o jeszcze techniczny aspekt tego projektu, to oczywiście kod źródłowy smart kontraktu jest do wglądu na Etherscanie poprzez portal Etherscan. Także tutaj dzięki temu mamy pewne, że to, co jest na GitHubie, tak naprawdę znajduje się na platformie Ethereum. Gdyż przypomnę dla osób, które jeszcze nie mają tego świadomości, smart kontrakty na Ethereum są w tak zwanym bytecodzie, co zapewnia m.in. szybsze ich wykonywanie, niż miałoby to być realizowane przez uruchamianie bezpośrednio z kodu źródłowego. Także dziękuję za poświęcony czas na ten krótki odcinek. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o ten projekt z mojej strony. Dziękuję Wam, cześć.